rozpłakały się ze szczęścia, tak jak powiedziały, że w końcu mają twarz. Nawet nie chodzi o brwi, tylko że po prostu w końcu odzyskały rysy twarzy. I czy to było dla nich tak ważne, że codziennie musiały robić makijaż, który niestety, jak dotniemy ręką, to on może się zmazać. No i jakoś tak samo z siebie to wyszło. To nie było ciśnienie, że ja muszę mieć ten salon i będę robić wszystko, żeby mieć salon kosmetyczny. Nie, to właśnie wyszło wszystko z pasji przede wszystkim. Nazywam się Sylwia Mazur-Godlewska i jestem właścicielem salonu beauty CC Lashes, gdzie zajmujemy się głównie stylizacją rzęs oraz brwi, a także makijażem permanentnym, techniką microblading. Salon znajduje się w centrum Warszawy. Nie wiedziałam, że ja rzeczywiście dobrze wykonuję te rzęsy, że aż tak dobrze. Wiedziałam, że to jest ok, że to jest prawidłowe, natomiast nie spodziewałam się, że to będzie aż na podium. Wtedy jeszcze nie brałam za to jakichś dużych pieniędzy, to były naprawdę symboliczne kwoty, bardziej za to, żeby zwróciły się za materiał. Ja jeszcze wtedy nie prowadziłam działalności, tak jak mówię, robiłam to bardziej po znajomych, nigdzie się z tym nie reklamowałam. Robiłam to w malutkim pokoju, w mieszkaniu, gdzie wynajmowałam jeszcze będąc studentką. No i skończyłam te studia, zrobiłam studia magisterskie. Bardzo dobrze przygotowała mnie moja mama, ponieważ ona prowadzi swoją działalność już bardzo długo, zarówno mój tata, więc prowadzenie działalności nie było dla mnie obcym tematem. Moje pierwsze miejsce, mój pierwszy taki salon, to był salon połączony, salon fryzjerski i właśnie kosmetyczny z stylizacjami rzęs, zaczęłam w Śródmieściu Warszawy. Zaczęłam mieć coraz więcej klientek. Stwierdziłam, że już doszło do takiego momentu, że klientki muszę odsyłać do konkurencji, bo już nie miałam wolnych miejsc do siebie. I postanowiłam, że kogoś muszę poszukać, jakiejś osoby do pracy, tak? Jakiegoś pracownika. To było moje takie pierwsza styczność z zatrudnieniem. Prowadziłam szkolenia w tym malutkim pokoiku, tam mogłam maksymalnie dwie osoby szkolić i brakowało mi miejsca. Szukałam, potem zaczęłam szukać kolejnego lokalu. Znalazłam trochę większy lokal i też tam prężnie działałam. Szkoląc, oczywiście wykonując zabiegi razem z moją pracownicą. I później znowu, ten lokal był za mały, znowu szukałam kolejnego. Później znalazłam lokal tutaj, właśnie gdzie obecnie się znajdujemy, na widoku w centrum Warszawy. No i na razie mogę rzec, że to jest na razie najlepsza lokalizacja. Obecnie zatrudniam dwie dziewczyny, chociaż jeszcze niedawno miałam trzy, ale jedna się wyprowadziła z Warszawy i zostały mi dwie. Przychodzi mi na myśl najmilsza sytuacja i to jest związane z makijażem permanentnym, który wykonuję. I w sumie miałam dwie takie sytuacje. I to były dwie dziewczyny, młode dziewczyny, które jedna nie miała w ogóle brwi, ponieważ miała łysienie plackowate, a druga młodziutka dziewczyna, która miała bardzo rzadziutkie brwi, pojedyncze włoski. Przyszły do mnie na zabieg, zrobiłyśmy, dość długo zabieg trwał, ponieważ tutaj jest projekt brwi od samego początku i ściśle konsultowany z klientem, tak żeby ona się dobrze czuła tak w tym kształcie, po czym wykonałam zabieg, zrobiłam rysunek, tak, ona zaakceptowała ten rysunek. Później zrobiłam zabieg makijażu permanentnego. I na koniec podałam lusterko jednej, drugiej pani, tak. Zawsze podaję po zabiegu, żeby sobie zobaczyły. No i reakcja była taka, że rozpłakały się ze szczęścia, tak jak powiedziały, że w końcu mają twarz. Nawet nie chodzi o brwi, tylko że po prostu w końcu odzyskały rysy twarzy. I czy to było dla nich tak ważne, że codziennie musiały robić makijaż, który niestety, jak dotniemy ręką, to on może się zmazać. Miałam klienta, powiedział, że on chce mieć zagęszczone brwi, ale te brwi nie mogą być tak idealne, tak jak pokazuje na zdjęciach swoich prac dla kobiet, tak? Czy nie mają być równe, nie mają być. No, żeby to nie było po prostu widać, że to jest zrobione. I to było takie dla mnie wyzwanie. Ja się tak cieszyłam, że ja mam taką szansę zrobić coś takiego. Jeżeli chodzi o najtrudniejszą rzecz w prowadzeniu biznesu, to zdecydowanie znalezienie dobrego pracownika i utrzymanie go. Nawet nie chodzi o klientów i pozyskanie klientów, przynajmniej w mojej branży, bo to jest branża
no nie wiem, tak jak fryzjer, każdy ma inną rękę. Tak samo tutaj, każdy inaczej robi stylizację rzęs, każdy inaczej stylizuje brwi. I mówię, tu się nie da robić na schematach, więc jeżeli mamy dobrego pracownika, który ma zmysł, jest uzdolniony artystycznie, i to też nie tylko to, ponieważ bardzo ważne jest podejście do klienta. I to też ciężko się wyuczyć. Trzeba po prostu czuć klienta, trzeba lubić rozmawiać, trzeba potrafić rozmawiać z klientem.